Audycja powstała we współpracy z Narodowym Centrum Kultury oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pan Henryk Grudziński snuje przypuszczenia na temat pochodzenia wyrażenia kość niezgody. Czy dawno temu jacyś bardzo głodni ludzie pobili się albo pokłócili o kość? Słuchacz sądzi też, że jego źródłem może być wyprawa wojenna Juliusza Cezara, ta sama, która została uwieczniona frazą „Kości zostały rzucone” i zwrotem „Przejść Rubikon. Jak wiemy, Gajusz Juliusz Cezar wbrew postanowieniom Senatu Rzymskiego przekroczył rzekę Rubikon, czym doprowadził do wojny domowej. Przekraczając ją, podobno, co do tego nie ma pewności, wypowiedział alea jak ta est, czyli właśnie kości zostały rzucone. Pan Henryk zastanawia się, czy te kości, a właściwie ta kość, bo to była kostka do gry, została upamiętniona w wyrażeniu kość niezgody. Jest to prawdopodobne, lecz niepewne. Można sądzić, że gdyby historia z Juliuszem Cezarem stała się podstawą utworzenia wyrażenia Kość Niezgody, miałoby ono charakter międzynarodowy. Jest to bowiem opowieść uniwersalna dla całej kultury śródziemnomorskiej. Tymczasem, o ile udało mi się ustalić, można sądzić, że Kość Niezgody w takiej właśnie postaci z rzeczownikiem Kość występuje tylko w języku angielskim, jako bone of contention. Francuzi, Hiszpanie czy Niemcy posługują się, wziętym z mitologii z kolei, jabłkiem niezgody, które rzecz jasna i my mamy, a które znaczy to samo co kości niezgody, czyli powód do kłótni sporu. Skoro więc nie z przekraczaniem Rubikonu, to z czym może mieć związek kości niezgody? Co do tego nie ma pewności, można jednak sądzić, że u źródeł powstania tego wyrażenia legła obserwacja ludzi grających w kości. Otóż kości to jedna z najstarszych gier hazardowych, pojawiła się w Polsce jeszcze za czasów piastów lub nawet wcześniej. Grata wywoływała mnóstwo emocji, ludzie się przy niej kłócili, także dlatego, że często przy niej oszukiwano. O tym, jak bardzo to była popularna i emocjonująca gra, mogą świadczyć liczne wyrazy, które odnosiły się do zapalonych graczy, a także do oszustów. Wszystkie one powstały od nazwy kości, a były to kostera, kostyra, kosternik i to... One oznaczały namiętnego gracza w kości, czy kosterować, czyli oszukiwać przy grze w kości. I właśnie liczba tych wyrazów, to, że tych słów było tak dużo, może wskazywać na to, że ta gra była kiedyś czymś bardzo ważnym dla naszych przodków, a więc właśnie, że wzbudzała wiele emocji i może to właśnie stąd wywodzi się kość niezgody.